Czy ty jesteś, Fagata, najbardziej podziwianą z twojej perspektywy, czy najbardziej znienawidzoną dziewczyną polskiego internetu? Bo wiesz, że po tym programie to ja już się nie podniosę. I to jest komplement dla ciebie. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo ja tak naprawdę w codzienności face to face nie spotykam się w ogóle z hejtem. Jakby nigdy nikt, no może raz mi ktoś coś powiedział, tak to ja w ogóle nie mam hejtu na żywo. Aha. Wiesz, sprzedaję kluby lepiej niż niejedni raperzy, którzy są na tym rynku już od wielu, wielu lat. Naprawdę? Tak. Czyli na przykład lepiej niż? No nie będę mówić kto. Żabson? No to na pewno lepiej. Smolasty? Nie wiem, bo Smolasty chyba nie gra klubów. Może. Może nie może ich wypełnić, więc nie gra. Czyli nie, bo ty jesteś dziewczyną, która realizuje się w rapie, ale tak trochę nawiązując do tego, co powiedziała kiedyś u mnie Julia Żugaj 2 tygodnie temu. Robisz hip-hop, bo umiesz? Czy dlatego, że to jest opłacalne i mieści się w twoim jakby anturażu erotyczno-artystycznym? Wiesz co, ogólnie... Wiesz, że masz tą manierę jak większość dzieciaków, że zaczynasz każde zdanie od wiesz co. No. Przepraszam. Nie, przepraszaj. No. To jest tak, że ja się tym jaram. Jaram się bardzo tą amerykańską kulturą raperek. Okay. Też dlatego nie chcę iść w tą stronę komercyjną, która się w Polsce sprzedaje, tylko bardziej idę w tą stronę Stanów i chcę być bardziej jak te raperki w Stanach. I zawsze się jaram. A co, chodzi o to, że to jest bardziej odważne? Większa ekspresja swojego erotyzmu? Jest inne na pewno. Inne, bo? No bardziej na pewno wulgarne i wyzwolone niż w Polsce. Wyzwolone mi się podoba. A jakbyśmy znaleźli, a znajdźmy synonim do wulgarne. Odważne? No, odważne. Bo ty jesteś dumna ze swoich pośladków. No powiedzmy. Ale one są już w takim kształcie ostatecznym, czy pracujesz nad nimi? Pracuję na siłowni teraz. Na siłowni? Tak. Bo wcześniej robiłaś ją innymi metodami. Tak, ale jak się zrobi taką operację, to trzeba i tak jeszcze ćwiczyć, żeby to się trzymało. A ile trzeba wydać na brazylijskie pośladki? Bo na pewno są między nami kobiety, mężczyźni, którzy chcieliby se pyknąć. Ja mam, ty masz, a oni nie? Ciężko mi powiedzieć, bo to zależy, gdzie się robi. Wiadomo, no z tyłu, wiadomo. Po jednym z każdej strony. No. W Turcji będzie taniej, ja nie robiłam w Turcji, w Polsce będzie trochę drożej, w Hiszpanii będzie drożej. Myślę, że w Polsce tak około 30 tysięcy złotych. Za pół czy za całe? Za całość.